Siemaneczko, widzowie, witam, witam. Dzisiaj wam pokażę trzy autografy z Paryża, które moim zdaniem nie są najgorszą inwestycją, ale fajnie dosyć wyglądają i może będą szybciej wystrzeliwywały w przyszłości, ale jest to tylko taka, wiecie, moja opinia i w sumie nie jest to taki pewniak, żeby też nie było na wstępie. I jeszcze sponsor odcineczka, czyli Stan Skinsmonki, Stadomia Skinów, link dostępny w opisie. Tutaj macie darmo 5 dolarków z kodem Eldart, bonus ich przy wymianie. Stara nie liczę naklejek, przez co możecie wyjąć fajne crafty ze stronki, ale sami naprawdę się zdarzają jakieś naprawdę lepsze. No i co, możecie wymienić swoje tanie skiny na jeden droższy. I tutaj z moim jeszcze kodem przy wpłacie macie 35% bonusu, czyli przez 100 dolarów macie 135 dolarów. No dosyć dużo, tak szczerze. Plus przypominam o konkursie na kosę, link również w opisie. Trzeba doładować 6 ziko z kodem Elzard na K-Dropa. I jeszcze z konkursu na MK Guardian. Również za każde doładowanie jeden ticket można mieć ile się chce ticketów potwierdzenie na moim Discordzie. Dobra, przechodzę do naklejek. Pierwsza naklejka, w sumie do jakiej przejdziemy, to będzie naklejka Siko, który sobie zrobił naklejkę z napisem Siko Mode. Bardzo spoko, szczerze mówiąc. Mi się podoba i ja jestem fanem wielkim. Oczywiście druża to Greyhound. Nie jest lepsza drużyna, ale autograf nie wygląda najgorzej. No i mówię, przez sam napis może mieć w przyszłości to jakiś wpływ na jego cenę. Jak już by go więcej już nie było, bo jego naklejki są z wcześniejszych turniejów, ale przez sam fakt, że to jest tak inaczej wygląda naklejka, że to ma Sicko Mode, ten napis może mieć jakieś piki. No to na wahanko, widzicie, jak ją wyjmiecie, to nie będzie najgłupsza decyzja. No i tak szczerze myślę, że taka naklejka miałaby potencjał w przyszłości, jakby mogłoby też fajnie pikować. Dobra, drugą naklejką, w sumie tu pokażę mojego, co ja tutaj jeszcze nie przypisałem, mojego lidera. Totalnie nie wiem, jak się go odczyta, siuchy czy jakoś tak. Naprawdę bardzo ładna naklejeczka. Mi się strasznie podoba i tak zastanawiałem się, bo aż tak w holo śliczna nie jest. Bardziej mi się nawet chyba podoba w papierze. Ten kurczak moim zdaniem naprawdę, naprawdę fajnie wygląda. Chociaż gold też jest nawet ładny. Cena ustabilizowana, ale wiadomo, będzie jeszcze promka, to będzie wszystko spadać. I wtedy, jak już będzie wszystko w takim dołku-dołku, będzie wszystko pewnie wymierać jakieś inwestycje sobie tak dalej, zakupy robić. To jakbyście ktoś chciał się interesował właśnie autografami, to po to jest ten film, żeby pokazać moje jakby strzały, w które ja pewnie zainwestuję i które będę chciał mieć po prostu w ekwipunku. I są moim zdaniem ok. No to drugi. No i pokażę jeszcze, wiadomo, trzeci wam autografik, który według mnie jest w sumie spoko inwestycją. Paris 2023. Strasznie, wygląda dla mnie, wiem, to jest uśmieszek, ale wygląda jak Nike'a, naprawdę, bo to jest naciągnięcie jak Nike'a, tylko no, te oczka ma i języczek, ale naprawdę bardzo mi przypomina Nike'a i strasznie mi się podoba ten autograf, nie jest drogi, bo już jest warty tyle co nic, więc pewnie będzie można go skupować po 4 grosze na rynku Steam, nie jest to dużo, a w holo naprawdę też się fajnie prezentuje moim zdaniem, ja chyba sobie zakupię właśnie go w holo bardziej, bo moim zdaniem no, wygląda po prostu w tym holo lepiej. No i może to być dobra inwestycja w przyszłości, no nie? Długoterminowo może naprawdę nam fajnie zwrócić. Bardzo ładny autograf. W sumie jak wiele na tym Paryżu, znaczy na tym Paryżu, na tym Majorze, bo no jest dużo. No i co, niestety Polacy póki co 0-2. Face teraz, no szkoda, że tak się stało. No ale cóż, trzeba kibicować, oby Polacy wrócili. Stres pewnie ich zjada i tak dalej, więc no w sumie tak mi się wydaje. No ale co, to było tyle widzowie. Piszcie jakie macie pomysły na następne filmy. No i co, zapraszam do subskrybowania. Trzymajcie się, cześć, cześć.